Wyobrażasz sobie kucharza, który mówi, że nie ugotuje dobrej potrawy, bo ma za tanie garnki? Albo fotografa, który mówi, że nie zrobi dobrego zdjęcia, bo ma za słaby sprzęt? Ja też nie, oczywiście nie chcę powiedzieć, że nie potrzebujesz żadnych narzędzi, ale jeżeli masz talent, to nie potrzebujesz od razu sprzętu z górnej półki. Mimo to wielu początkujących streamerów uważa, że nie może się przebić i zdobyć widzów, dlatego że nie ma odpowiedniego kompa, kamery, oświetlenia czy mikrofonu. Zapominając o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze w streamingu, a jesteś to ty jako prowadzący. Audio i wideo jest tak, że jeżeli nic nie będzie przeszkadzać, to widzowie będą na tyle zadowoleni, że będą oglądać. A coś takiego można osiągnąć nawet małym kosztem, bo oczywiście jakiś sprzęt do streamowania musisz mieć, żeby streamować. Natomiast na streamie to ty grasz pierwsze skrzypce. To ty jako streamer jesteś najważniejszy. To od ciebie, twoich umiejętności i twojego prowadzenia będzie zależał sukces lub porażka twojego streamu. Owszem, możesz mieć sprzęt za 50 tysięcy złotych z najwyższej półki, ale jeżeli ty jako prowadzący nie będziesz dawała rady, to ludzie i tak nie będą cię oglądali. I działa to też w drugą stronę. Możesz mieć sprzęt za 2000 zł i jeżeli robisz fajne streamki, to ludzie będą z miłą chęcią cię oglądali i zostaną twoimi stałymi widzami. Tak więc nie popełniaj tego błędu i nie skupiaj się na sprzęcie tak jak robi to bardzo dużo osób. Skup się na sobie i na tym, żeby dać 101, 120 czy 150% siebie samego. A na pewno nie osiągniesz tego popełniając drugi bardzo częsty błąd. Pewnie czegoś w swoim życiu się uczyłeś lub uczyłaś. Przykładowo do klasówki czy do egzaminu. Pierwsze 30 minut idzie bardzo gładko. Kolejne 30 minut jest już troszkę gorzej. Ta wiedza już nie chce tak łatwo wchodzić, jesteśmy też troszkę zmęczeni. Ale kolejna godzina to już jest katorga. Jesteśmy bardzo zmęczeni, a tą wiedzę trzeba dosłownie wpychać do głowy. Jak nauka może męczyć? Przecież to tylko siedzenie i czytanie. Co tutaj może być męczącego? Słyszałaś kiedyś takie pytanie? No ja też nie, bo każdy to wie. Każdy wie, że tak jest. Dlaczego? Bo każdy to przeżył. Natomiast nie każdy streamował już na pewno nie przez większą ilość czasu. Nie każdy zdaje sobie sprawę, czy myśli o tym, że streamowanie też potrafi cię zmęczyć. Jak każda czynność w naszym życiu i nie można o tym zapominać, szczególnie kiedy dopiero zaczynasz swoją przygodę. Im więcej streamujesz, tym bardziej zmęczona jesteś, a to powoduje, że każda kolejna godzina twojego streamu jest coraz gorsza, no bo jeżeli jesteśmy zmęczeni, no to te 150%, które dawaliśmy na początku, zaczyna się zmniejszać i w końcu dochodzimy do bariery, gdzie dajemy z siebie tak naprawdę 20%, bo na więcej nie mamy siły czy energii. Dlatego jeżeli w ciągu tygodnia streamujesz dziesiątki godzin, a twój stream dalej się nie rozwija, to zwolnij, weź na luz i zacznij streamować mniej. Zapewne tylko mała część tego przestreamowanego czasu jest jakościowo dobra, a reszta to takie siedzenie i zamulanie na streamie, czy siedzenie i granie w gierki po prostu z włączonym streamem. A coś takiego chcąc nie chcąc streamu ci niestety nie rozwinie. Zamiast tego lepiej streamować na przykład 4 razy w ciągu tygodnia po 2-3 godziny, ale dać siebie w tym czasie wszystko co tylko się da. Albo przygotować jakiś fajny plan na stream, albo zrobić coś unikatowego, czego nie ma na wszystkich innych streamach. A w pozostałym czasie stworzyć coś na socjale, żeby budować zasięgi, albo zastanowić się nad strategią rozwoju, albo zastanowić się co takiego na tym streamie możemy robić, albo po prostu właśnie planować sobie kolejne streamy. Tak, żeby w momencie kiedy ty streamujesz, kiedy coś robisz, to było najlepsze jak tylko potrafisz, żeby to było zrobione na 150 czy 200 nawet procent. Pamiętaj, brak planu to planowanie porażki. Dwa kolejne błędy to są zdecydowanie najpopularniejsze błędy wśród małych streamerów, a ostatni punkt na tej liście to niezauważalny błąd, którego wyeliminowanie może wręcz diametralnie odwrócić losy twojego streamu, czy sprawić, że nagle twój stream z tego, który się w ogóle nie rozwija, zaczyna się rozwijać coraz bardziej i coraz szybciej. Lecimy z punktem 3. Zastanawiałaś się, dlaczego ludzie oglądają streamy? Powodów jest multum i wymienianie ich wszystkich nie ma tutaj najmniejszego sensu. Zamiast tego zastanówmy się, jakich streamów ludzie nie oglądają. Odpowiedź jest bardzo prosta, nudnych. Jeżeli w trakcie twojego streamu na mikrofonie zaczyna zbierać się kurz, a w twojej głowie zaczyna się pojawiać taka myśl, kiedy ja ostatni raz coś mówiłem, to zdecydowanie robisz to źle. Streamowanie polega na tworzeniu kontentu i dopóki tego nie robisz, nie masz praktycznie żadnych szans, żeby się wybić. Możliwości jest multum, ale jest to temat na zupełnie osobny film. Natomiast w tym miejscu chcę zwrócić twoją uwagę na najprostszą i podstawową rzecz, a mianowicie na prowadzenie streamu. To jest błąd ponad 50, 60, 70, 80 czy 90% streamerów z jednym widzem. Wchodzisz na losowy taki stream i zazwyczaj nie słyszysz streamera w ogóle. Nie ma żadnej rozmowy, nie ma żadnego komentarza. Jedyne co słychać to albo muzyka, albo gra. Jeżeli chcesz się rozwinąć, to tak nie może być. W ten sposób nic nie osiągniesz. I wiem, powiesz mi w tym momencie... Ja nie mam widzów, ale jak tylko będę mieć widzów, to zacznę swój stream prowadzić. Problem jest tylko taki, że jeżeli swojego streamu nie prowadzisz, to tych widzów nie zdobędziesz, w związku z czym jest tutaj błędne koło i nigdy nie zaczniesz prowadzić streamu, bo nigdy nie będziesz mieć widzów. Musisz zacząć prowadzić stream, żeby zdobyć widzów. A kolejną rzeczą, o której musisz pomyśleć, jest gra, którą będziesz grał, czy gra, na której będziesz budował swój kanał.
Gier aktualnie do streamowania jest oczywiście masa, no nie trzeba tego tłumaczyć. Natomiast to nie wygląda tak, że na każdej dowolnej grze jesteś w stanie zbudować stream, szczególnie od zera. Ba, na większości gier nie jesteś w stanie zrobić tego w ogóle. Dobranie gry jest kluczowe i niestety może być ciężkie, ale są trzy podstawowe wskaźniki, czy też rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, zastanawiając się, co będziemy streamować. Rzecz numer jeden, ilość widzów. Jeżeli gra ma średnio 20 widzów na Twitchu, to niestety raczej nie zdobędziesz większej popularności na tej grze. Rzecz numer dwa, ilość streamerów. Jeżeli gra jest popularna, to ciężko będzie ci się przebić po prostu w nią grając. Trzeba wymyślić coś oryginalnego, czego nie ma na innych streamach. Rzecz numer 3, jak sama gra nadaje się do streamowania, bo to nie wygląda tak, że każda gra jest dobra do streamowania. Są przykładowo FPS-y, gdzie trzeba się skupić i ciężko jest mówić, czy są gry, w których nie ma za bardzo o czym mówić, no bo przykładowo takiego Euro Truck Simulatora ciężko się komentuje, jeżeli nie mamy zebranych ludzi na czacie, z którymi możemy rozmawiać. Komentowanie tego, że jedziesz ciężarówką, jest stosunkowo nudne. Dlatego jedną z podstawowych rzeczy jest zastanowić się, na jakiej grze chcemy budować nasz kanał. Jeżeli chodzi o multigaming, raczej nie polecam, a przynajmniej nie na początku. Później, jak już będziemy mieli społeczność, można myśleć o kolejnych grach. Punkt piąty. Tajna broń. Pozwól, że ci też przeczytam. Uczę się grać w CSGO. Let's play. IDK, czyli I don't know. Top G Cobra. Wieczorny stream. Nie wiem, co tu dać. Fortnite Duo. Let's play. Gramy w League of Legends, zapraszam. Poznajemy się i gramy w Fortnite'a. To wszystko to są tytuły pierwszych 10 streamów, jakie znalazłem na Twitchu z jednym widzem. Streamując na Twitchu nie masz zbyt wielu możliwości wpłynąć na to, czy ktoś wejdzie na twój stream, czy na stream twojej konkurencji. Mówiąc konkretnie, to masz tylko jedną. Jest to tytuł i 99,99% początkujących streamerów wpisuje właśnie takie bzdury. Co należy zrobić? Troszkę się wysilić, pomyśleć, czym możemy przekonać widza, żeby wybrał nasz stream, a nie konkurencyjny. Być może zareklamować content jakiś fajny, unikatowy, który robimy na streamie, albo wpisać coś, co takiego widza zachęci do tego, żeby wszedł do nas. Niewykorzystywanie tytułu do tego, żeby ściągnąć ludzi na nasz stream, jest tak cholernie dużym błędem, że szkoda gadać. Ach, szkoda kurwa gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Jeżeli dobrze to rozegrasz, to ludzie, którzy zobaczą twój stream, będą o wiele bardziej skorzy do tego, żeby wejść właśnie na niego, niż na streamy twojej konkurencji czy innych streamerów. Nie wierzysz, że to działa? Przykładowo na YouTubie tytuły i miniatury to są podstawowe elementy odpowiedzialne za to, czy dany film odniesie sukces, czy też nie. Zresztą możesz zrobić sobie bardzo prosty test. Po prostu następnym razem, kiedy będzie streamowała, ustaw jakiś bardzo fajny, intrygujący, ciekawy, zachęcający do wejścia tytuł i zobacz, ile masz wejść na ten stream w porównaniu do innych poprzednich streamów, gdzie takiego tytułu nie było. A co poza tym można robić, żeby rozwinąć swój stream? Zerknij na przykład na ten film, w którym mówię o bardzo fajnym triku stosowanym przez streamerów od wielu lat, który naprawdę pozwala rozwinąć swój stream w bardzo przewidywalny sposób.